Pokazy taneczne hip-hopu, jazzu, tańca towarzyskiego i nie tylko można było podziwiać w sobotnie popołudnie podczas festiwalu tańca Focus 2013 w Augustowie. 19 grup, czyli łącznie 200 tancerzy reprezentujących szkoły i ośrodki taneczne, m.in. z Augustowa, Suwałk, Ełku i Sejn, przybyło do Grotu nad Nettą, by tam w hali sportowej zespołu szkół samorządowych zaprezentować swoje umiejętności. W tym roku przyjechało do nas wielu uczestników. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie ich coraz więcej, mówi Krzysztof Smoleński ze studia tańca Focus w Augustowie, która jest jednym z głównych organizatorów imprezy. Po raz pierwszy zrobiliśmy to tak dużą imprezę, nie na taką skalę naszą miejską i na taką małą, tylko już na taką dużą skalę. Przyszłościowo chcielibyśmy, żeby ten festiwal był coraz większy i przyjeżdżało na niego coraz więcej zespołów jeszcze z dalszych zakątków naszego kraju. Ogólnie zamysłem festiwalu jest to, żeby każda z grup, które trenują w szkołach tańca, w klubach tanecznych, w domach kultury, mogła przyjechać się, zaprezentować się przed publicznością i dostać jakąś tam skromną nagrodę, bo my jako szkoła tańca również jeździmy po festiwalach i to też jest tak, jak jeździ się na festiwal, nie zdobywa się żadnego miejsca, to i nie zdobywa się nagrody. A u nas jest tak, że wszyscy bez względu na to, jak tańczą, co tańczą, dostają nagrody, upominki, medale i puchary. Organizowany już po raz czwarty festiwal był okazją do pochwalenia się tym, czego do tej pory się nauczyli młodzi tancerze. To takie zakończenie roku w szkole tańca. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, mówią Weronika i Justyna, tancerki hip-hopu z Augustowa, uczestniczki festiwalu. Jestem pod wrażeniem. Pierwszy raz jestem i strasznie jestem pod wrażeniem. To jest takie, jak jest zakończenie roku w szkole, to jest takie zakończenie roku w naszej szkole tańca. Są zapraszane z innego miasta zespoły i takie jak zakończenie roku, można powiedzieć. Dzisiaj pokażemy nasz układ, który już ćwiczymy od całego roku. Już byliśmy na wielu występach i tutaj jakby będzie takie podsumowanie naszego całego roku pracy. Łopan Gangnam Style! Pokazy tańca zgromadziły w hali gimnastycznej liczną widownię. Uczestników festiwalu podziwiali m.in. rodzice tancerzy, ich trenerzy i instruktorzy, którzy z zachwytem oglądali wyczyny młodych artystów i nie szczędzili im oklasków. Organizatorzy zadbali, by każdy uczestnik poczuł się doceniony i wyjechał z festiwalu z pucharem, medalem lub inną nagrodą.